Bilans przedsiębiorstwa. Bilans to wartościowe zestawienie całego majątku, jakim dysponuje podmiot, oraz wartościowe zestawienie wszystkich źródeł, jakimi podmiot finansuje ten majątek. Bilans powinien posiadać następujące cechy: zupełność, rzetelność, sprawdzalność, ciągłość i przejrzystość. Zupełność bilansu oznacza, że obejmuje on dane dotyczące zdarzeń gospodarczych, które wystąpiły w danym okresie. Rzetelność to prezentacja składników zgodnie ze stanem rzeczywistym co do ich rodzaju i wartości. Sprawdzalność to możliwość porównania pozycji bilansu ze źródłami, z których pochodzą, pod względem kompletności i poprawności. Zasada ciągłości oznacza, że bilans zamknięcia jednego okresu jest bilansem otwarcia następnego okresu. Przejrzystość bilansu jest zachowana, gdy bilans przyjmuje odpowiednią formę prezentacji, pozycje są grupowane według treści ekonomicznej, ich ujęcie umożliwia analizę stanu środków i źródeł ich finansowania oraz orientację w sytuacji finansowej. Istnieją dwie strony bilansu. Majątkowa, zwana również lewą, aktywami, stroną winien lub debetową, oraz strona źródeł finansowania, zwana stroną prawą, pasywami, stroną ma lub kredytową. Aktywa trwałe to są takie aktywa, które charakteryzują się pełną trwałością i przewidywanym okresem użytkowania w jednostce, który jest dłuższy niż 12 miesięcy. Aktywa obrotowe to aktywa, od których oczekuje się, że zostaną zużyte, sprzedane lub w inny sposób wykorzystane w bliskiej przyszłości, zazwyczaj w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Pasywa dzielą się na dwie podstawowe grupy: kapitał, fundusz własny i zobowiązania i rezerwy na zobowiązania. Generalnie nasz majątek może zostać sfinansowany z dwóch źródeł: kapitał własny i kapitał obcy. Pod pojęciem kapitał, fundusz własny rozumiemy kapitał wniesiony przez właścicieli i podlegający ich kontroli oraz kapitał, który został wygospodarowany w toku działalności w postaci zysku zatrzymanego. Kapitał, fundusz własny składa się z następujących podkategorii: kapitał, fundusz podstawowy, należne wpłaty na kapitał podstawowy, udziały, akcje własne, kapitał zapasowy, kapitał z aktualizacji wyceny, pozostałe kapitały rezerwowe, zysk lub strata z lat ubiegłych, zysk lub strata netto, odpisy zysku netto w ciągu roku obrotowego. Natomiast kapitał obcy rozumiany jest jako kapitał wniesiony do jednostki na określony czas przez różne podmioty zewnętrzne, który występuje w formie zobowiązań i rezerwy na zobowiązania. Zgodnie z podstawowym równaniem rachunkowości, aktywa powinny bilansować się z pasywami, aktywa powinny bilansować się z sumą kapitału własnego oraz zobowiązań oraz pasywa powinny bilansować się z sumą aktyw trwałych oraz aktyw obrotowych. Obie strony bilansu muszą być sobie równe wartościowo, bilans musi wyjść na zero. Istnieje kilka celów sporządzania sprawozdania bilans przedsiębiorstwa. Obowiązkowy, jest on nakazany przez ustawodawcę. Sprawozdawczy, dzięki niemu wiemy, co mamy. Kontrolny, względem zapisów księgowych, pozwala nam porównać stan obecny do stanów przeszłych oraz cel ustalenia wyniku finansowego. Bilans ma strukturę uporządkowaną oraz tworzy się go według określonych standardów. W bilansie oddzielnie zapisujemy majątek, czyli aktywa, oraz oddzielnie źródła finansowania, czyli pasywa. Aktywa zostają uszeregowane według płynności od najmniejszej do największej, a pasywa według wymagalności od najdłuższej do najkrótszej. Istnieją trzy odmiany bilansu: jednostronny, bankowy oraz bilans brutto netto. Istnieje kilka sposobów analizy bilansu. Bilans możemy analizować w czasie, przestrzeni lub za pomocą analizy wewnętrznej, która dzieli się na pionową lub poziomą.